Witam wszystkich. Dzień dobry. Koper będzie golony, no spokojnie, kurwa, many. Wy myślicie, że w Egipcie to mieli prąd? I od razu wam mogę powiedzieć, że mam ze sobą nielegalne produkty. Będziemy dzisiaj próbować. Patrzcie, co mam. To się czyta... Sui... Shu! Chyba to się czyta. Nie jestem pewien. Nie mam takie, mam. Wiecie w ogóle co? Był moment, że nie chcieli mnie przepuścić. Miałem to i mnie nie chcieli przepuścić przez moment. Wiesz co to jest? To jest to do telefonu, nie? I kurwa, Arab myślał, że ja kogoś tym zabiję. I mnie nie chcieli przepuścić, bo myślę, że to jest jakaś broń, kurwa, że ja tego kimś zabiję tym kogoś. Wiesz, że to jest to takie, żeby tutaj wsadzić i żeby te, z telefonu wyciągnąć, nie? On mówi, warning, warning. A ja mówię, mordo, sim card, you know? A on mówi, okej. Mnie przepuścił, kurwa, po namowach. Pierwsza rzecz, która jest dla mnie niesamowita do zrozumienia, czyli gdy ktoś cię obsługuje, na przykład w Carrefourze, patrz, czaisz, jego dane osobowe są na paragonie. John Amis. Widzisz to? Ja pierdolę. Pojebało kogoś, kurwa. Wyobrażasz sobie, że idziesz na przykład do, no do jakiegoś sklepu, nie? I masz, kurwa, czyjeś dane osobowe na paragonie? What the fuck? Uwaga, zgadujcie, ile kosztuje taka puszka, no, na nasze, na złotówki. Jak u nas kosztuje tam 3,40. O, jest! Pierwsza osoba zgadła. Dokładnie tak. Złotówkę coś takiego kosztuje. 5 funtów egipskich, bo, już wam mówię, niektóre produkty są dostosowane do ich warunków życia, na przykład Coca-Cola i tak dalej, ale na przykład ten energole, takie jak Red Bull, kosztują tyle samo co u nas. Strasznie, kurwa, ciekawe to jest w chuj. Ale właśnie, jeszcze z takich nielegalnych rzeczy, znaczy mam pewną nielegalną rzecz, która jest niedostępna na terenie całej Unii Europejskiej. Znaczy, w sensie jest dostępna, ale nie można jej legalnie sprzedawać. Wycofane parę lat temu. Papierosy mentolowe są nielegalne do kupienia na terenie Polski, znaczy no, na Unii Europejskiej, a ja mam mentole. Takie, wiecie, original mentole, których normalnie, no, nie można kupić w Europie. I uwaga, mam coś jeszcze. Mamy, kurwa, kogoś, kto palił parę lat temu, bo wy w większości to macie, kurwa, bo 10 lat. Patrzcie, co mam. Mam, kurwa, te takie, te, Double Fusion z klikiem. Wiesz, jakie to, wiesz, kurwa, jaki to jest rarytas dla palaczy? To jest taki rarytas. Ja pierdolę. Mam takie i mam jeszcze różowe z jakimiś zdjęciami płuc. I jakimś napisem po arabsku. Nieźle, kurwa, co? Zaszalałem. Znaczy, wiecie co? Ja dla siebie osobiście kupiłem tylko jedną rzecz. Taki owisiorek. Nawet za bardzo nie wali vibe'em Egiptu, tylko takiego po prostu, nie? Z takiej, kurwa, trochę, nie wiem jak to nazwać, takiej kości słoniowej może. Co z pocztówkami? Mam dla was pocztówki. Kurwa, jaka jest historia z tymi pocztówkami. Mam dla was pocztówki, około 30 pocztówek. Co się stało? W sensie, już wam opowiadam historię pocztówek. Otóż, chodziliśmy sobie po mieście, bo ja z babcią poleciałem, z babcią chodziliśmy po mieście i szukaliśmy pocztówek dla was. I słuchajcie tego, kurwa. Idziemy sobie do Hurghada City Center, takiego centrum handlowego tam, całkiem takiego, trochę taki, troszkę cywilizacji. I my tam chodzimy i był ziomek i miał te, kurwa, pocztówki. I on mówi tak, $1 for 1. Mówi tak, ile, kurwa, $30 za pocztówki? Pojebało ci, debilu? On mówi tak, I can make it lower, you know? I tam zszedł do jakichś 350 funtów egipskich, czyli do jakichś 81 zł. Potem poszliśmy do drugiego stanowiska, gdzie było takie, kurwa, były wzory z naszym hotelem, nie? A mówienie, no kurwa, ma fajne ceny, ale nie kupię, kurwa, jakiegoś hotelu jebanego, jak w Egipcie jestem. Chuj, widz dostanie, kurwa, pocztówkę z hotelem, jak on nawet w nim nie był. I potem poszliśmy do trzeciego stanowiska. I miał właśnie fajne te wzory tutaj, różne, różniste, tutaj wiesz. Masz jakieś, kurwa, piramidy i jakieś inne takie gówna. I słuchaj tego, kurwa. I on mówi tak, $1 for 1. Mówię tak, kurwa, oszukam go, kurwa, skurwysyna. Oszukam go i mówię tak, we were in Hurghada City Center, one guy offered $8 for Ferdi, nie? On mówi tak, on takie wielkie oczy zrobił, how much? I tam się, kurwa, podealowaliśmy i mam dla was 30 pocztówek za, uwaga, $8. Jeszcze, żeby mu przykro nie było, to właśnie na jego stanowisku kupiłem ten wisiorek. Kupiłem dwa, jeden dla siebie, jeden dla siostry. W ogóle interakcje z tymi ziomkami to jest w ogóle też ciekawa jakby sytuacja. Bo oni są tacy, wiesz, oni zrobią wszystko, żeby ci coś opchnąć. I wszystko tam kupisz za $1. Dosłownie, lojalność ludzka w Egipcie jest do kupienia za dolara. Naprawdę, pojebany. Ale właśnie, chciałbym zauważyć jedną rzecz. Nie bądźcie rasistami, bo ja wiem, jak się czują osoby czarnoskóry w Polsce. Mówią, że nie ma rasizmu wobec białych. Jest to kłamstwo. Idąc przez miasto, przez Hurghadę, kurwa, czułem wzrok ludzi na sobie, tylko i wyłącznie dlatego, że jestem biały. Czułem na sobie wzrok, jak ludzie mnie obserwują, jak, kurwa, się śmieją ze mnie, kurwa. Dzieci się ze mnie śmiały. Przechodzą obok mnie, mówią tak, hi!
Hi! I potem kurwa słyszę, jak stoją się śmieją ze mnie kurwa, bo się przywitały ze mną. Mówię, ja pierdolę. Wiecie, że u nich się kurwa praktycznie nie da zawrócić na ulicy? Właśnie tak, już tłumaczę kurwa o co chodzi. Patrz, jak są zrobione u nich drogi. Droga wygląda tak, to był nasz hotel, nie? Patrz, jedziesz, 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 jedziesz. Dopiero tu zawracasz. Legalnie, legalnie zawracasz. Spod hotelu do najbliższego legalnego miejsca, żeby zawrócić, jest, uwaga, 4,9 km. 5 km jedziesz, żeby zawrócić. Popierdolone, bo oni często, na przykład masz skrzyżowanie i oni tutaj zawracają, bo u nich jest strasznie dziwnie zorganizowany ruch uliczny. W ogóle... Strasznie ciekawe są kurwa interakcje z tymi ludźmi. Niektórzy rozumieją angielski, niektórzy nie. I na przykład ja szukałem tej burgerowni w tym centrum handlowym i podchodzę do ziomeczka i mówię, gdzie znajdę burgerownię. A on mówi, że nie wie, w sensie on robi tak. On robi tak. To ja biorę tak, biorę kurwa tłumacz i wpisuję, gdzie znajdę burgerownię i zmieniam z polskiego na arabski. On tak, a okej, four floor. No to ja idę na te czwarte piętro, podchodzę do babeczki, kurwa już mówię chuj, nie chcę mi się gadać po angielsku, to wpiszę po prostu, żeby było po arabsku, żeby się nie pierdolić. I ja do niej podchodzę, pokazuję, ona tak, to tutaj, w sensie tak wiesz, paluchem pokazuje kurwa, dosłownie pod burgerownią pytam, gdzie jest burgerownia kurwa. Bo na czwartym pierdolonym piętrze było na przykład lodowisko. Było lodowisko kurwa, było kino, była burgerownia, no i tak, what the fuck kurwa. Tak kurwa, lodowisko. Lodowisko kurwa tam mieli. Ale właśnie, słyszeliście, znaczy widzieliście może jakiś mema z butami Abibas, w sensie z klapkami Abibas, nie? Widziałem takie IRL. Normalnie ziomeczki biegają w Abibasie, Calvinie Kleinie takim podrobionym. Jest tyle kurwa, tam było. Biedronkę widziałem! Kurwa, czaisz? Jadę przez Hurgadę kurwa, taksówkiem. W sensie już wracaliśmy na lotnisko, patrzę tam Biedronka i Obi kurwa. I wiesz, jak wygląda Lewiatan? Co są takie sklepy kurwa u nas, nie? A oni mieli właśnie taki sklep typu Lewiatan, w sensie taki po prostu taki mały kurwa ten. I było Obi. A tak to jest kurwa, jak to Obi? Mówię, jak to kurwa Obi? A bo wiesz, jest Lewiatan, a tam Biedronka kurwa. I to jeszcze to takie stare logo. Wiesz, jak wyglądało stare logo Biedronki? Dosłownie takie kurwa logo wisiało. O, takie coś kurwa. Ja mówię, ja pierdolę. O, to jest ta burgerownia, tutaj, tu. I w ogóle, kurwa, wiem, że tak też jest w Europie, ale proszę, nie śmiejcie się. Ale kurwa, podchodzi do mnie ziomek, ja mu mówię, że poproszę classic burger, kurwa. I on mi przynosi ten talerz z tym jedzeniem, frytkami, kurwa, wiesz, frytki, wodę mi przyniósł wszystko, a ja tak. Ale ja nie zapłaciłem jeszcze, kurwa. Bo wiecie, to się płaci dopiero po jedzeniu. Kurwa, tak jak w niektórych restauracjach. A ja, wiesz, przyzwyczajony do McDonalda, kurwa. I mówię tak, przecież nie zapłaciłem, on mi daje jedzenie już, kurwa. O chuj tu chodzi? I on potem, ja go wołam, przychodzi do mnie, mówię, czy mogę wziąć na wynos jeszcze drugiego burgera, bo bym chciał dla babci wziąć, nie? Bym mi tam przyniósł. I dopiero potem on, kurwa, wiecie, i on potem przyniósł ten taki, kurwa, czek. Ja tam patrzę, paragon, za jedzenie, za wodę i tak dalej wyszło 142 funty egipskie, 33 zł za dwa burgery, frytki, picie i tak dalej. Ja, żeby być miły, to włożyłem banknot 100 i 50, więc tam 8 funtów egipskich miał dla siebie. Ciekawe, co, kurwa, za to kupi. Puszkę coli. Właśnie, w ogóle, kurwa, ja bym w chuj, kurwa. Chuj, kurwa, chciał pozdrowić widza. Co, kurwa? Kurwa, masz! Chłop! Chłop, kurwa, cały czas pisał do mnie rzeczy typu, zrobiłbym wam, kurwa, streamka, ale jest chujowy internet. A on nie mówi, że tam znajdę jakiś kieskruchu, kurwa, ze starterem Orange. Ja pierdolę, jaki geniusz. Czekaj, aż to spróbuję znaleźć, kurwa, ale ja pierdolę, jak ja to czytałem, to mówię tak, chłop jest, kurwa, jebanym bogiem. O, mam. O, kurwa, nie sądziłem, że jest taka czysta woda w ustce. Przyjadę z rodziną w sierpniu. Albo kurwa, nagrałem te ryby, nie? Jak coś, ten zakaz wrzucania telefonu do oceanarium w Gdańsku. Albo tak, kurwa, pierwsze zdjęcie z Egiptu. Nieźle do windy poszłeś, se fotkę zajebałeś, żeby widzowie myśleli, że na wakacjach jesteś dalej, leć w chuja, widać, że ustka, kurwa. Ale dobrze, przejdźmy do tego, co mieliśmy zrobić. A więc, gorąca limonka. No wygląda to jak coś, co mogłoby mi spalić jelito. Są ostre, ale są zajebiste. Czekajcie, wam pokażę, kurwa, zajebisty komentarz. Pojawił się komentarz, kurwa, jakaś babeczka przyszła i napisała tak, uwaga. Przyszłam z odcinka Czukarzy, ktoś się orientuje, ile on ma lat? Wygląda na 15-16, ale pewności nie mam. Kurwa.
Co ja bym kurwa dał, żeby mieć znowu 16 lat? Ja pierdolę. A poczekajcie, pozwolicie, że w ogóle nadrobię coś jeszcze działo w internecie, ok? Storiesy o tej sytuacji wrzuciła również Monika Kociołek oraz Julka Żugaj. Ja jutro... Monika Kociołek? Monika Kociołek powiedziała tak. Ja siemanko, chcecie dodatkowy obóz ze mną w wakacje? Wszyscy mówili, że nie. Ja siemanko, mam własny obóz. Kocham demokrację, kurwa. Ale ja nienawidzę ludzi, którzy się zachowują jak kurwy i zamiast się wpierdalać to, co chcą jej fani, osoby bądź nie, i to idą i głosują, by zrobić tylko przykrość. Nie, kurwa. To jej obserwujący tak, kurwa, napisali, no. Wy macie wyjebane przecież, kurwa, czy nie, czy jak? Albo nie, ja, kurwa, tak o. O niej, widzowie, Monika Kociołek ma głosowanie na Instagramie, szybko wchodźcie na jej story. O chuj chodzi, kurwa. Ona myśli, że to tak działa, kurwa? To, że będzie Resident Evil 4 remake, to wiedziałem, ale nie widziałem trailera. Mogę zobaczyć zaraz. Okej, okay, gitarka, kurwa, w tle. R! O! Jezus, myślałem, że będą literkowicze, kurwa. W koło się działo tak wiele, że ciężko to było ogarnąć. Mówili random, teraz mam pokaźny... Słucham cię, mamo. Mogę ci zrobić pyszne mięsko i ziemniaczki. Na razie nie jestem głodny, wiesz? Wpierdolić ci. Mi wpierdolić? Nie, dziękuję, nie jestem głodny. Jadłem te bardzo ostre lejsy. Nie dałeś spróbować. Nie dałem ci spróbować, bo cię nie było w domu, jak je jadłem. I byłam. Była? Słyszałam ten szelest. A no to, że słyszałaś, to fajnie, ale ja nie wiedziałem, nawet że ty byłeś. Nawet pół płatka mi nie zostawiłeś. Bo byś się zesrała. Czyli nie lubisz aż tak ostrego jedzenia. Co to za lala? Patrycja, kto to jest? To jest Patrycja Molchanowa Omega. Co? No. A już się śpiewa? No, ta. Sorry, będę kończył, no bo muszę lecieć. Jak po wygraną, robimy swój. Tak jak Cristiano, wracam do gry. Kiedy czuję lato, wybiegam na basen. O kurwa. Oje. I'm sorry, Twitch Administration. Kurwa, ej, ale ja rozumiem, jak laski chodzą bez stanika, nie? Ale bez majtek, kurwa, tam było widać ją całą, że tak powiem. Kurwa! Trzymajcie się.